Także stąd właśnie pomysł na sesję o tablicach numerycznych, też Tally Stable, jak można znaleźć, jak będziecie szukać czegoś na ten temat w internecie, no to raczej tak po angielskim właśnie nazwie Tally Stable. Coś o mnie. Już sporo lat związany z technologiem Microsoftu, od administracji przez deweloperkę. Głównie SQL Server, tak? Natomiast nie tylko, jakieś SharePointy w międzyczasie, administracja serwerami i tak dalej. Parę certyfikatów, między innymi właśnie CSS BI-a. Członek zarządu Pelsuga, współorganizator konferencji SQL Dev. Także to, jeżeli chodzi o mnie. O czym dzisiaj będziemy mówić? Tablice numeryczne, czyli jak wykorzystać, co to w ogóle jest ta tablica numeryczna? Tak? To jest tabela w bazie danych lub też wygenerowana w pamięci, taka wirtualna tablica liczb. Tak? Zaczynająca się od 0 albo od 1, no i tyle, ile ich potrzebujemy, tak? 10 tysięcy, 100 tysięcy. Omówimy sobie przykłady zastosowania. Jest ich naprawdę dosyć dużo i zarówno w BI-u możemy ją wykorzystać do generowania pewnych danych, jak i przy raportowaniu, na przykład do sprawdzania, czy dane są poprawne, czy nie mamy jakichś luk danych, tego typu rzeczy. No i powiem jeszcze dwa słowa na temat tego, co wykorzystywać, tak? Czy tabele, czy CTR. Same przykłady zastosowania. Później oczywiście to pokażę. Generowanie listy dat, godzin. Jak mamy w hurtowni danych wymiar daty, wymiar czasu w tych hurtowniach, tak, no to najwygodniej jest go wstępnie zasilić ilomaś latami, po prostu wypełnić, żeby mieć do czego się joinować, tak? No bo wymiar daty w hurtowni musi być ciągłym wymiarem, po to, żebyśmy mogli raportować również z okresu, gdzie nie było żadnych faktów, tak? Żadnej na przykład sprzedaży nie było w weekend, no ale chcemy zaraportować to jako zera. W związku z tym nie mamy w tabeli faktów nic na ten okres, natomiast w tabeli, która zawiera daty, musimy mieć daty, tak? To musi być wymiar czasu. Operacja na ciągach znakowych, usuwanie powtarzających się znaków, parsowanie danych. To sesję na ten temat robiłem już kilka spotkań temu. Także tutaj tablice numeryczne są dosyć wydajnym rozwiązaniem. To tak przypominając z tego, o czym tam mówiłem. Możemy je użyć też do zastąpienia pętli i kursorów. Tak? To pokażę później na demo, to bardzo ładnie jest pokazane. Niekiedy mamy jakąś wartość w kolumnie, a chcielibyśmy powtórzyć wiersz tyle razy, ile ta wartość wynosi. Tak? Mamy 5, chcielibyśmy mieć w wynikowym rekordsecie 5 razy powtórzony wiersz. Bardzo ładnie to się do tego nadaje. Znajdowanie dziur w liczbach, w datach. Wykorzystujemy tą tabelę do joinowania z naszą oryginalną tabelą, która zawiera pewne luki danych. I pięknie mamy zwróconą informację o tym, których dat, czy których zakresów numerycznych nam brakuje. To, co właśnie mówiłem, tak? Raportowanie zerowej sprzedaży dla dni, w których nie było sprzedaży. Jeżeli mam wygenerowaną listę dat, możemy oczywiście tą listę dat, używając właśnie tabel numerycznych, generować w locie, tak? Wtedy, kiedy potrzebujemy wygenerować raport, nie musimy ich mieć składowane. I wtedy mamy ciągłą listę dat, tak? Ale sprzedaż generujemy sobie z naszej tabeli faktów i dla niej raportujemy jako zerową sprzedaż na tym. Jeszcze ciekawe zastosowanie, generowanie danych testowych. Z tego też mam przykład. Także to z prezentacji byłoby tyle. Nie robię prezentować jakoś z
slajdów. Ja wolę pokazać coś na żywo. Przejdźmy do naszego demo. Widać coś? Poopowiadam w takim razie o tym, jak to wygląda. Okej, generalnie bazowałem same skrypty i prezentacje będą dostępne na naszej stronie, na meetupie, na coś jeszcze. Poinformujemy. Poinformujemy. Cały czas dopracowujemy ten sposób. Cały czas dopracowujemy, także generalnie na pewno na meetupie się pojawi informacje, gdzie są skrypty. Bazuję na skryptach, przynajmniej te podstawy takie, na skryptach, które opracował Chris. Później tam jest parę moich rzeczy. Pierwszym pomysłem na generowanie tego typu tabel, czy na używanie, na wygenerowanie iluś wierszy powtarzających się tam, było użycie takiej tabeli jak sys-columns. Tak, mamy ileś tam wierszy w niej. Możemy sobie za pomocą row number wygenerować, na przykład potrzebujemy 10 wierszy, no 10 wierszy, tak? Z tym, że opieramy się tutaj na tabeli systemowej sys-columns. Zobaczmy sobie. Ile możemy wierszy wciągnąć w takiej czystej zupełnie bazie, tak? Mamy 694 wiersze, które możemy użyć do zliczenia, tak? Możemy sobie na przykład... Ale SysMessage jest bardzo fajną taką tabelą. Jest tam więcej wpisów. Tak? Możemy sobie wygenerować w ten sposób na przykład listę numerów, tak? 50 do 100. No i mamy, tak? Start plus row number sys-columns mamy od 50 do setki. Tak, w tym momencie już możemy coś z tą tabelą dalej robić. Co jeżeli byśmy chcieli zrobić sobie zamiast takiego dodawania jakiegoś, to 51, tak, row number over between. Funkcje okna mogą być użyte tylko w klauzulach select i order by, tak? Nie zrobimy czegoś takiego jak between 50 i 100 przy row number. Ok, ale użyjmy sobie do tego w takim razie CTE. Mamy sobie sekwencję wygenerowaną standardowo, czyli row number sys-columns. I jeżeli z tej sekwencji, z tego CTE weźmiemy sobie between, to już to nam zadziała. Tak, mamy wygenerowaną ładnie sekwencję, używając normalnie warunku L. OK. Co jeżeli potrzebujemy więcej niż 694 wiersze wygenerować? Pamiętacie, jak działa produkt kartezjański? Tak, mamy jedno CTE, które zwraca nam 3 wiersze ABC. Mamy drugi, który zwraca nam 3 wiersze 1, 2, 3. Selektujemy, znaczy wybieramy sobie z jednego CTS, z drugiego robimy cross joina. Tak, i mamy 3 i 3 to jest 9.
Czyli każdy z każdym, tak? Mamy A, 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 1, 2, 3, B, 1, 2, 3, C, 1, 2, 3. Ok, no to chcemy mieć 25 tysięcy. Proszę bardzo, tak? Mamy 25 tysięcy. Wiesz, prosty cross-join z syscolumns. Ok. Ile tego możemy wygenerować tak naprawdę? 481 tysięcy. Wiesz, tak? Z prostego cross-joina 900 czy tam 800. Ok, jeżeli byśmy chcieli więcej, to możemy oczywiście zrobić kolejny cross-join, ale nie jest to wskazane. Tu niestety, ale działać to będzie strasznie. Ok. Stwórzmy sobie w takim razie, to są tabele, które, znaczy to są jakby record sety, które są zwracane z użyciem tabel systemowych cross-join, tak. Natomiast no, nie jest to super wydajne, tak? Bo to jest jedna tabela systemowa, ona ma ileś tam rzeczy, no, selektowanie z niej nie jest jakoś tam super wydajne. Także możemy sobie stworzyć swoją własną tabelę, która będzie zawierała tylko i wyłącznie kolumnę sekwencji. Będzie to kolumna, która będzie miała klucz główny, będzie zindeksowana, tak? Będzie to dużo szybciej działało i dużo prościej będzie bazie to odpytać, bo też ona będzie bardzo niewielka, tak? Mimo tego, że będzie miała dużo rekordów, to sama tabela będzie niewielka i prościej cała się zmieści w pamięci bez najmniejszego problemu i długo w cache'u systemowym powinna być. Tak, otwórzmy sobie prostą tabelę właśnie, gdzie mamy sekwencję. Mamy primary key na niej. Wstawmy sobie 10 tysięcy numerów do niej. W jaki sposób? No, użyjmy sobie naszego cross-joina. Okay. Mamy 10 tysięcy wierszy. Sekwencja od 1. Prosto przygotować. Ok. Mówiłem na temat tego, że możemy zastąpić sobie pęd, tak? Pokażę teraz, jak to działa. Mamy taką standardową pętlę, tak, while, której wykonujemy sobie 50 razy jakiegoś printa, zwiększamy sobie wartość i tak dalej. Jak to możemy zrobić prościej? Wybieramy sobie 50 razy ten napis, tak, z tabeli. Bo nie musimy mieć wartości, tak? Chodzi o to, żeby po prostu użyć ilości rekordów, która tam jest. Tutaj możemy mieć tak naprawdę cokolwiek. Ok, coś bardziej użytecznego niż powtarzanie ciągu takowego. Chcemy sprawdzić na przykład, kiedy są wszystkie czwartki, tak? Wszystkie czwartki tam do końca kolejnego roku. Jak to zrobić pętlą? No tak samo, tak? While, date group, wybieramy sobie z date part konkretny dzień tygodnia, czyli piąty, czwarty. Konwertujemy. Mamy. Ok. To samo używając tabeli numerycznej. Tak również działa. Jak to działa? Również wybieramy sobie z tabeli. Tutaj jest sekwencja oczywiście z konwersją. Natomiast to, co jest ciekawe,
chcemy, żeby dzień był pomiędzy day club, czyli początkiem naszym, a ostatnim dniem kolejnego roku. Tutaj mamy warunek na czwartek w tym momencie, tak? Powoduje to złączenie oczywiście 10 tysięcy wierszy, natomiast odfiltrowanie warunkiem UL tylko wierszy spełniających warunek, tak? Po pierwsze taki, czyli że dzień jest pomiędzy tymi datami i drugi warunek weekday, czyli dzień tygodnia jest czwarty. To jest optymalne, bo jednak te 10 tysięcy wierszy przetworzy, a powiedzmy pierwszy 1000 nam jest potrzebny. To znaczy on będzie przetwarzał, bo to jest tak, zaczynamy, tak, od jedynki. Znaczy zaczynamy od day club, czyli day club to jest nasza data startowa, tak? Od niej chcemy zacząć sprawdzać. Co będziemy mieli jako pierwszy rekord? Będziemy mieli jedynkę, tak? Sequence number, czyli zostanie dodana do naszej daty początkowej jedynka, tak? No i sprawdzimy, czy 2014.10.01 plus jeden dzień, czyli 02, jest pomiędzy tymi datami, tak? No musimy to sprawdzić w jakiś sposób. I tak samo kolejne dni, tak? Sekwencja będzie nam się zwiększała, zostanie pobrany drugi rekord z naszej tabeli. Będzie tutaj dwójka, trójka, czwórka, piątka, nie. Aż do momentu, kiedy spełnimy warunek, tak? Wyniki będą poprawne, ale nawet jeśli wyjdziemy poza ten warunek, 1001 rekord, on dalej będzie sprawdzał 1002, 1003, aż do 10 tysięcy będzie sprawdzał te warunki. Dokładnie. Co możemy zrobić? Możemy dodać jeszcze warunek. Możemy sprawdzić sobie, jaka jest liczba dni pomiędzy datą końcową a datą początkową. Tak? I dać w to. I wybrać wszystkie rekordy z tabeli tej. Tej tabeli numerycznej, które są mniejsze od liczby dni, tak? Wtedy jak dojdziemy do końca, jak gdyby do ilości dni, bo więcej nie musimy sprawdzać, tak? Tylko określone ilość dni. Także jak najbardziej, to jest właśnie optymalizacja, którą warto w tym momencie używać przy tego typu rzeczach. Właśnie, żeby nie wybierać całości, tylko ograniczyć do tej ilości rekordów, którą potrzebujemy. Także to jest taki prosty sposób właśnie na zastąpienie pętli Y, tak? Joinujemy sobie z tabelą numeryczną i ona tak naprawdę nam wywołuje kolejne numery, tak? Możemy z nimi już robić w momencie, co nam się żywnie podoba. Ok, wspominałem o generowaniu tabeli do hurtowni z tabeli, znaczy wymiaru dat, tak? Miarę czasu. Utwórzmy sobie taki temat. Co ten skrypcik nam robi? Mamy ustawione jakieś tam daty, dla których chcemy wygenerować. No generalnie w hurtowni możemy mieć różne dane, tak? W związku z tym tam od 1900 roku do 2050 roku chcemy wygenerować sobie ciągły zakres dat. Tak? Co jeden dzień. Dni te będzie dużo więcej niż 10 tysięcy. W związku z tym, co robimy? Robimy sobie cross-joina, tak, w tym momencie. Robimy to oczywiście sobie w CTE. Nazywamy sobie naszą... To oczywiście to jest kolumna. Nazwa zwracana z CTE, tak, nazwa kolumny. Co robimy w samym selekcie? Może selekty sobie zostawimy na razie. To jest to, o czym wspominaliśmy właśnie wcześniej, tak? Ponieważ cross-join 10 tysięcy wierszy z 10 tysiącami wierszy byłby troszkę duży, a ograniczamy sobie tą sekwencję, którą chcemy wyciągnąć, właśnie wybierając sobie różnicę pomiędzy start date, end date. Tak? Czyli ograniczamy mu logicznie, ile chcemy tych rekordów tak naprawdę wyciągnąć z tej tabelki.
co tu jest robione? No generalnie... Dane dla hurtowni przygotowujemy, co? Generalnie przygotowujemy sobie tak, cast, tag, date, add. Wybieramy sobie startową datę, dodajemy sobie tutaj za pomocą funkcji date, add kolejne dni, tak? Tutaj mamy generowane kolejne dni. No i w zależności od tego, jaką kolumnę chcemy wypełnić, tak, no to mamy odpowiednie kasy zrobione, tak? Jeżeli chcemy mieć kwartał, no to jeszcze używamy jakichś dodatkowych funkcji typu floor, typu tam dzielenie i tak dalej. Może zróbmy tak, że ja to uruchomię i pokażę Wam, jaki jest wynik. $55,000 wierszy w jedną sekundę. Co jest kalendar key, bo tak mi bardzo te zera mi się coś mnożą. Aha, okej. Okay. Data bez myślników. To nie jest tam, ile tam, nie jest za dużo zer? Nie, aha, bo to jest styczeń, nie. Dlatego mi się tak wydawało, okej. Okay. Nie, nie z tobą. Tutaj mamy, tak? Mhm. Okej, okay, tutaj mamy dużo zer. Więc my wysuńmy sobie na jakąś taką normalną, powiedzmy, datę. Tak? Kalendar key, no, czyli klucz nasz kalendarzowy, to jest w sumie jedyny wymiar chyba, którym używamy, klucz pseudonaturalny, tak? Który cokolwiek reprezentuje. Bo... Swoją drogą bardzo dobra praktyka używać inta jako daty i jako klucza tutaj w tym przypadku. Tak, no tak naprawdę no, to jest zwykły int, tak, dla bazy. Natomiast dla nas ma to jakieś znaczenie, tak? 4-bajtowy podkreślam. Okej, okay, tak, mamy informacje o dacie, mamy informacje o roku, kwartale, tak, jakiś tam tekstowo opisany kwartał, klucz kwartału, co też jest istotne w hurtowni, bo klucz, kwartał czwarty dla hurtowni, tak, jeżeli mamy to w jednej kolumnie, musimy mieć też z rokiem, po to, żeby to był klucz, a nie żeby nie sumował nam kwartałów, na przykład wszystkich czwartych kwartałów z całego zakresu. Jakiś tam miesiąc, tak, tutaj akurat kastowanie było tam ustawione na angielską wersję, także mamy angielskie nazwy, ale oczywiście kwestia tego, w jakiej wersji językowej chcemy wygenerować tą tabelę. Tak. Możemy mieć oczywiście ileś kolumn z różnymi wersjami językowymi równie dobrze. Tak. Zależy, co nam jest potrzebne. Także tego typu tabela, tak? 55 tysięcy wierszy. Możemy ich mieć tak naprawdę ile, że nie potrzebujemy. Macie pomysł, jak to inaczej wygenerować? W Excelu? No może, tak? W Excelu... Tylko po co mamy SQL-a, nie? No właśnie, ale to jest właśnie... No oczywiście, można kursor, tak? Można pętlę zastosować. No ale po co, jeżeli możemy użyć sobie prostego warunku? No bo góra będzie taka sama, tak? W selekty, casty i tak dalej, to będzie, czy używamy pętli, czy ten, to będzie bardzo podobne. Wygląda podobnie. Okej. Okay. Przejdźmy dalej. Wspominałem o tym, że możemy sobie wygenerować dane testowe. Tak? Normalnie, jeżeli chcemy mieć w bazie dane testowe, no to musimy użyć jakiegoś narzędzia, tak? Znowu jakiś kursor albo pętlę. Pokażę, jak to zrobić bez tego. Okay? Twórzmy sobie jakąś tabelę, niech to będzie tabela jakaś z zamówieniami. No w tej chwili ona jest oczywiście pusta. Jak to byśmy zrobili normalnie? W pętli, tak, insert, jakieś wartości testowe, tak, kastujemy sobie kolejne tam wartości, zależy od tego, do jakiej kolumny chcemy sobie wrócić. Gdzie tam tego masz? Milion? Milion. Milion. Ciekawe jest tym na komputerze stacjonarnym 7 minut 43 sekundy.
nie będę teraz odpalał, powiedzmy, ale tyle zajęło wykonanie tego. No, ale ty masz laptopa z SSD-kiem, no. Ja zakładam, to 7 sekund się wykonuje. Zapewniam cię, że stacjonarkę ma mocniejszą, ale... Okej, okay, zaraz... Nie, ale tak z ciekawości, ale to tak długo się będzie wykonywać ten milion? No, to podałeś. A dlaczego? Kursor. Ktoś wie dlaczego? Znaczy nie kursor. Znaczy nie ma kursoru, tak? Jest pętlowa. Jest insertów milion wykonywany, no po prostu. No to mówiłem ci o tym, że to... Dokładnie. Nie jest pętlowa w tym momencie robi tak, że wykonuje każdy insert osobno. Wiersz po wierszu. Na bazą mnie. Okej. Okay. Jak myślicie, ile może zająć wstawienie w ten sposób? Wybieramy sobie top. Zaznaczę, że... Tak? Milion? To zależy, ile IOPS-ów ma twój dysk. Milion, tak? To sekunda. Tylko dysk będzie wąski. No. top minion. Z jednej tabeli cross-joinujemy z tą samą tabelą, tak? No i tutaj mamy, tak naprawdę jest to samo, tylko jedna rzecz się zmienia, o której zaraz powiem, tak? No to na razie nie zwracajcie może uwagi, natomiast generalnie dane testowe generujemy tak samo, tak? Znowu jest dead add, znowu tutaj łączymy sobie jakieś tam wartości ze sobą. Ok. No to widzę, że w domu mam mocniejszy kąt. 7.30. Sporo szybciej. Co, ale tutaj ty też masz w domu SSD dysk? Też mam SSD, tylko... No bo tutaj w tej operacji dysk będzie wąskim gardłem. Tak naprawdę dysk tutaj niewiele robi. Tak jak widzę, to zapisuje mi rekord. No, powiedzmy. No bo co tam więcej? No procesor no coś tam liczy, masz tam jakieś funkcje, ale... 50 sekund. 50 sekund dla miliona rekordów na laptopie. To nie jest jakoś tam super. Wydanie. Bo to, ten dysk to jest SSD, ale to jest taki mały, który nie jest jakoś tam specjalnie wyżyłowany, tak? Nie wiem nawet ile jak on ma czasu dostępu. To nie jest jakiś taki. Jeszcze pytanie, czy za tam 2 czy 3? Nie pamiętam. Nie pamiętam, bo... Powiem ci, nie ma to dużego znaczenia. Natomiast teraz... Ja miałem na SATA 2 i jak się przysiadłem na SATA 3, nie zauważyłem różnicy. No. To jest tak szybko, że i tak tam nie widzisz różnicy, nie? Znaczy przy takich ciągłych operacjach to może mieć znaczenie, tak? Przy randomowych nie powinno być. Natomiast w domu mi to zajęło 23 sekundy, tak? W porównaniu do 7 minut przy pędzie. Jest spora różnica. Tutaj mamy 50 sekund przy tym, czyli tamto by zajęło nam 14, 15, 20 minut. Ok, jakie mamy w ogóle dane? Tak, są jakieś tam po kolei informacje testowe, jakieś tam losowe informacje na temat ilości. Ok, co chodzi z tym ABS Checksum New IP? To jest to, co tutaj zostało użyte, a jednocześnie w naszej pętli używaliśmy funkcji RAM, tak, czyli generującej losowy numer. O co chodzi? Weźmy sobie 10 losowych wartości w generacji. Niby jest to losowa wartość, no ale dlaczego ona jest powtórzona 10 razy, tak? Za szybko losowana. Za wolno! Jedno pytanie, tak? Dobra, tak? No niestety właśnie funkcja RAND jest losowana przy selekcie tylko raz, a później dla każdego wiersza jest powtarzana ta sama wartość. Przy pętli ten select czy ten insert szedł za każdym razem od nowa, tak? W związku z tym on za każdym razem losował nam randomową wartość.
jeżeli robimy sobie selecta w ten sposób, tak jak tutaj jest, to niestety ten run będzie tylko wylosowany przy starcie zapytania i później będzie jego wartość używana przy kolejnej wierszy. No to co możemy z tym zrobić w takim razie? Możemy sobie wygenerować sekwencja, tak, no, ale sekwencja nie jest losowa, tak? Możemy sobie wygenerować new ID. New ID już nam się zachowuje tak, jakbyśmy chcieli. Czyli dla każdego wiersza zwróci nam nowy GUID w tym momencie, tak? No ale to jest GUID. No a chcielibyśmy z tego zrobić coś integerowego, powiedzmy, żeby to gdzieś dalej użyć. No to zrobimy, robimy sobie funkcję checksum, tak, która zwróci nam sumę kontrolną dla tego GUID-a. Ponieważ GUIDy w teorii są, w praktyce raczej też są unikalne w miarę, no to możemy tego używać spokojnie jako losowej wartości. Co jeszcze? No tam jeszcze była ta funkcja ABS po to, żeby się pozbyć tych plusów. No, bo chcieliśmy mieć to dodatnej wartości. Także była w tym momencie generowana jakaś tam wartość. No i oczywiście musieliśmy sobie sprowadzić do naszego zakresu taki, jaki był nam potrzebny w danym momencie. Tak? Także tak możemy sobie generować w szybki sposób dane testowe do naszej pracy. Możemy oczywiście to wrzucić sobie w SISA, tak? Mogłoby się klimat trochę tak w namiew zmniejszyć. Dziękuję. A ja tu przerwałam. W SISA wrzucić co takiego? Nie, spokojnie. Cały nawiew. Sisa, tak, będziemy sobie regulować. A taki jak był przed przerwą, taki dobry czy inny? Dobrze, dobry był. Nie, to okej. Jeszcze minimalnie jakbyś. No tak, kurczę, tak wieje, jest tu powoli, nie? A w ogóle wyłączy. Tu niestety właśnie, znaczy jak się wyłączy, to tutaj się zaraz... To za chwilę jak już... No to jak sobie to czynia. Albo pośniemy, no jedno z jest chłodny, to jest ożywczy. Okej. Okay. Dane testowe możemy sobie wrzucić w SISA. Generację dla każdej z tabel, tak? Tego typu danych testowych. No i w tym momencie możemy sobie wygenerować tyle milionów wierszy, ile potrzebujemy, tak? Danych testowych w jakiś tam sposób w miarę logicznie ze sobą połączonych. Możemy stosować testy wydajności do czegokolwiek. Okej, okay, mówiłem też o tym, że możemy użyć tabel numerycznych do sprawdzenia dziur w naszych danych, tak? W ciągłości na przykład wymiaru daty, czy w ciągłości numeru zamówień, czy tego typu rzeczy. Tak, kasujemy sobie jakieś tam losowe dane. 372 rekordy zostały skasowane. A jak działa line plus procentu? Jak równa się? Jak równa się? Okej, okay. Jak wygląda nasza funkcja? Wybieramy sobie, to jest też właśnie optymalizacja, o której mówiliśmy wcześniej. Tak, wybieramy sobie maksymalny numer, do którego chcemy iterować naszą tablicę, tak? To jest co? Milion. Bo wstawiliśmy sobie milion rekordów, tak? Oczywiście cross-joinujemy sobie, robimy sobie to co robiliśmy do tej pory. Tutaj już są jakieś hinty do podpowiedzi, ale to zaraz o nich opowiem. Znaczy do optymalizacji, tak? Normalnie, jeżeli robimy row number, musimy zrobić sobie order by. Przy 2014 jest to dalej wymagane? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że coś tam zmieniali, że można było orderować chyba po nulu już bezpośrednio. W 2012 nie można orderować bezpośrednio po nulu, w związku z tym robi się coś takiego. Ale to zaraz pokażę jeszcze na planie wykonania.
Znaczy, co w sensie, możesz dać order by null, czy order by select null, tak jak tu można pisać? Zaraz, zaraz pokażę, jak to wygląda najpierw na planie, a później tak. Omówię do końca tą funkcję, tak? Co tutaj robimy? Mamy nasze CTE, które generuje nam sekwencję numerów. To jest to CTE. Robimy sobie left joina z naszą tabelą zamówień. Dlaczego left joina? To jest zakres ciągły, tak? Numerów. W związku z tym, jeżeli mamy zakres ciągły, do niego sobie dołączymy za pomocą left joina wiersze pasujące po numerze zamówienia, tak? To dla wierszy, dla których nie mamy zamówień, z lewej strony nadal będziemy mieli zakres ciągły, tak? A z prawej strony będziemy mieli po prostu numer. Czyli będziemy mieli od razu pokazane, których rekordów nam brakuje w tabeli zamówień, tak? No i co jeszcze robimy? Oczywiście zmniejszamy sobie liczbę naszych wierszy zwracanych, tak? Do maksymalnego, do maksymalnej liczby, jaka jest dla order numeru. I druga rzecz, ponieważ chcemy mieć tylko informację o tym, gdzie w naszej tabeli zamówień, gdzie mamy nulę, już po joinie oczywiście, tak? Bo to jest warunek, który nam filtruje po joinie, bo szukamy naszych brakujących identyfikatorów. Tak, to też trochę szybciej bym szerzył było. Ok, to może jak ktoś się wykonuje, to w międzyczasie powiem, jak to działa. Normalnie funkcja nasza, funkcja okna row number musi mieć klauzulę over, musi mieć klauzulę order by. Domyślnie, jeżeli zrobimy sobie coś takiego, to nam nie zadziała. Ok, zaraz to pokażę. Tutaj w międzyczasie się wygenerowało 372 wiersze, tak? To są 372 wiersze w ciągu tam półtorej minuty z miliona. Tak, to są wiersze, których tam brakuje. No, liczba się zgadza, także identyfikatory sprawdzałem, też się zgadzają. A propos optymalizacji. Mamy jeszcze chwilę. To też można teraz. Mamy tutaj w warningu no join predicates. Tak. Ale to o to chodzi, bo robimy cross join. Także tym się nie należy przejmować. Mamy jakieś segmentacje, top, tak, parallel, filtrowanie, mapa, hash. No i troszkę to trwało. Jakie mamy zalecenie? Zalecenie mamy, żeby utworzyć indeks, tak? Nieklastrowany, po tabeli order, order number, zimplodowany. O 70% powinno nam to poprawić wydajność zapytania, tak? Ok. To jest to, tak? Order number, backup. Indeks mamy założony. Ok, właśnie, jeszcze to co zacząłem, nie skończymy. Order by null. Nie da się, tak? Niestety funkcje okna nie supportują
stałych. Dlatego co możemy zrobić? Bo jeżeli mieliśmy tam wcześniej sekwencję, to on nam jeszcze to musiał zorderować gdzieś pod spodem, tak? Albo skorzystał z indeksu, który był zorderowany, ale jeżeli nie mieli tego indeksu, to on musiałby zrobić nam operację sort. Zupełnie bez sensu, bo my nie potrzebujemy mieć tego posortowanego. Chcemy mieć po prostu porównać dwa zbiory ze sobą, tak? Nie chcemy, żeby one były posortowane, bo zależy na tym, żeby wiersze zidentyfikować, które są dłoń, czy których nam brakuje. W związku z tym trzeba go troszkę oszukać i zrobić coś takiego. W tym momencie pozbywamy się jak gdyby tej funkcji order by, bo jej nie potrzebujemy, natomiast no, SQL pozwoli nam to zapytanie wykonać. Ile miało być? Miało być 70% szybciej, tak? Po założeniu tego indeksu. Tam było ile? Minuta 24. Minuta 24, tak? A to select null jest tylko w SQL 2014? Nie. Select null od samego początku można było to użyć, co pamiętam. Chodziło Romkowi, żeby select null użyć przy order by, gdy robisz tam partition, wydaje tak? mi się właśnie, że w 2014 coś over. Zmienili, że można dać order by null, czyli po konstancie, ale ręki sobie obciąć na to nie dam, bo nie pamiętam. Ładnie coś mi się tak kołacze po prostu w głowie, ale nie sprawdzałem tego. Natomiast no to jest, mówię, to jest wyjście do tego, jeżeli nie potrzebujemy żadnego sortowania. Twoja ręka jeszcze się przyda, jeszcze jakąś prezentację zrobisz, nie? Miało być 70% szybciej? Szybciej? O, to szybciej jest. Minuta. No jeszcze się robi, tak? Jeszcze idzie. Indeks założony. Minuta 20, tak? Ja tu nie widzę jakiegoś przyspieszenia. Indeks został użyty. Tak? Index, table order. To jest. Ten indeks, który przed chwilą założyliśmy. O, jest slika, zobacz ile razy on został wykonany. A, panie, number of execution, milion. Dlatego może wolno. No ale powiedział nam, że będzie szybciej, tak? Hinta już teraz nie mamy, żebyśmy coś jeszcze zrobili. No są właśnie hinty niestety. Możemy zdjąć indeks. O co tutaj chodzi? Nested loopsy są wykorzystane w tym momencie. W związku z tym... A to jest tajemnica tego składania, żeby tak wybrać? Proszę? To jest tajemnica tego składania, żeby tak wybrać? Wcześniej... Pytanie, czy statystyki ma przebudowane? No indeks został stworzony dopiero co. A, no tak. Tabela, cała baza została stworzona dopiero co. Zostały zinsertowane milion wierszy, w związku z tym musiał statystyki stworzyć. Wszystko jest zrobione na tej bazie, tak? A ile plan wykonania musi stworzyć? Jeszcze raz? Ile czasu mogło zająć kompilowanie planu wykonania? Wiesz co? To nie jest jakieś skomplikowane zapytanie, tak? To nawet się mieści na jednym ekranie, jak masz normalną rozdzielczość. Czekaj, żeby robisz order by... Selekt na dwa kanały? No to nie ma jakiś tam prosty select, tak, z dwóch tabel, z joinem. Nie ma co tu opowiadać. To sugeruje, że uznał, że któraś jest mała, tak? Bo nested loops wtedy odpala jakieś... No ja podejrzewam, że mała jest ta tabela select null. Może tutaj jest pies pogrzebany. Nie. Jakie są estimated rows przy wejściu na to nested loops? Ilość egzekucji jest milion, tak? Ilość wykonań. Oczekiwał, że będzie 30. Oczekiwał, że będzie... Ilość wykonań milion. Oczekiwał, że będzie 30. Dlaczego skoro 30 się wzięło? Left join do tych? Nie, nie. Nie będziemy się tutaj jakoś wgłębiać. Generalnie wszystko mieliśmy na nowo, tak? Statystyki były wygenerowane na pewno przy milionie wierszy. Nowe, świeże, bez...
dla całości, tak? Bo robiłem tylko insert. Temat na osobną sesję w ogóle. Z tego delete robiłem i w związku z tym. Czekaj, co to za liczba w ogóle? Estimated number of rows to jest milion? Nie, jeden przecinek 6, tak? Tak, 1,6. 1,16. 1,6, tak? Niecałe dwa wiersze oczekiwał, tak? Jeden z kawałkiem, no. No ale w jednym obrocie tej pętli, tak? W tym wierszu wyszukania w indeksie. No ale tak jak widzimy, tak? No tak to sobie zrobił, że musimy mu hash joina. No to tak, oczekiwał, że będzie dało, to wybrał na stat loops. No tak, tak. No dlatego podjął taką decyzję, no a decyzja była błędna. Także czasami niestety optymalizator przy tego typu złączeniach coś tam się gryzie. A nie jest to 70% szybsze, już widzimy. Tak, już mamy 30 sekund. Możesz schować tego resulta? Zobaczymy za pytanie jeszcze. Tu masz cross join. Gdybyś miał wcześniej zbudowaną tally table, już zrobiono rekord. 51 sekund. Troszkę szybciej. Tam było minuta 20, tak? No ale nie powala, nie? No. Nie, no to jest 40% szybciej. Tak? No nie 70, tak jak twierdził. No ale teraz w końcu. Dalej nie powala. Zarówno został użyty. Tutaj jest hardware, tak. Oczywiście on sobie nested loopsy też robi, ale nested loopsa sobie robi dla jakiejś stałej. Select null. Tak. Pewnie tak. Mhm. Tutaj mamy jeszcze oczywiście ostrzeżenie, tak? No mamy milion wierszy, w związku z tym on nas ostrzega, że... Do TMDB rzucił sobie. Do TMDB, tak? No przy milionie wierszy może być. Okej, co wam jeszcze chciałem pokazać fajnego? Ostatnio w ramach tego ekosystemu RedGate'a, mam tutaj zainstalowanego SQL Searcha. Coś takiego sobie dorzuciłem, jak tutaj mają projekt pluginów takich darmowych. Supra Timas, tak? To jest jakiś tam visualizer do planów zapytań. No do tego trzeba mieć ekran z dużą rozdzielczością niestety. To jest za Fico. To jest za Fico. Co on robi? Tutaj mamy nasze dwa zapytania, tak? Tutaj mamy nasze dwa plany wykonania. Tutaj mamy nasze dwa plany wykonania. Możemy się między nimi przełączyć. Mamy pokazane to, ile procent każdy z nich zajmuje, tak? Poświetlone na czerwono ten, który zajmuje najwięcej. Ale co jest fajne? Bo o ile samo przeglądanie, powiedzmy, tego planu graficznego, tutaj mówię, to warto było mieć w miarę dużą rozdzielczość. Klikniemy sobie tutaj, mamy informację o tym, co nam zajmuje najwięcej czasu, tak? Który komponent od razu. Przy dużych planach zapytań fajnie sobie w ten sposób można zidentyfikować, zamiast po tym drzewku sobie tam przesuwać i szukać jakoś tam ręcznie. Tak? Od razu też widzimy, ile zabiera tam IOPS-ów na przykład, ile zabiera CPU. Tak? Index 6, na przykład tam 48% czasu IOPS-ów. Tak? Druga rzecz, które z tych operacji są przetwarzają duże ilości danych. To jest druga nasza statystyka, której możemy sobie prezentować. Co jeszcze fajnego? Warningi w takim chyba trochę wygodniejszym formacie do czytania niż tamte hintaki. Dziwne, tak? Znowu ten estimated number oczywiście estymował 35 do 100 milionów. Także pewnie dlatego się do TMDB wyrzucił. Ale możemy sobie wyświetlić po prostu po kolei informacje w takim bardziej trochę czytelnym formacie. Co zauważyłem dzisiaj? Po to, żeby się komponent odpalił, musi być połączony z internetem.
Inwigilacja. Prawdopodobnie dlatego, że on ma coś takiego jak workspace, do którego możemy sobie wrzucić na przykład add to workspace, tak? I dane zapytanie jest wrzucane do workspace'a. Możemy sobie w tym momencie porównać na przykład kilka panów zapytań między sobą, tak? Możemy sobie wrzucić drugie, trzecie, piąte i tak dalej. I tutaj się na tym workspace'ie jego będziemy przełączać. Natomiast wyświetla tutaj informacje, czyli wyświetla reklamy i prawdopodobnie dlatego wywala SMS-a, bo próbuje się połączyć. Także dzisiaj się zdziwiłem, powiem szczerze, chciałem Kamilowi właśnie pokazać jeszcze jak byliśmy na zewnątrz, nie miałem połączenia z internetem i nie działa, cholerno, ja mam sens. Także takie coś. Ok, czas nam się kończy. To były nasze grapsy. Co tu jeszcze mamy? Mamy coś takiego jak transformacje, tak? To już będzie szybkie. To jest to, co mówiłem o tym, że jeżeli chcemy powtórzyć ileś razy mamy na przykład jakiś taki rekord, w którym order quantity jest 12, tak? Czyli to jest ilość zamówień, które zostało złożone, ale dla niektórych raportów, dla niektórych joinów, czy dla Excel na przykład byśmy chcieli powtórzyć ten wiersz 12 razy, tak? Bo to tak naprawdę jest 12 zamówień, które ktoś złożył i może być tam potrzebne do tego, żeby gdzieś to dalej joinować z czymś innym albo właśnie do raportowania, bo coś takiego akurat byśmy potrzebowali. W jaki sposób zrobić to za pomocą sekwencji? Tutaj mam oczywiście naszą sekwencję wybieraną. Wybieramy sobie naszą tabelę zamówień. Jest cross join z order quantity, natomiast tutaj ograniczamy się. Tak? Tutaj się ograniczamy order number, czyli numer zamówienia. Mamy w naszej zmiennej, tej, która tutaj jest wypełniana. Tak. Natomiast co my chcemy mieć tak naprawdę tutaj? Order quantity number, czyli nasze 12, chcemy mieć, bo to jest tutaj, tak? Czyli z naszej tabeli numerycznej wybieramy sobie wszystkie numery, które są mniejsze lub równe order quantity, czyli 12. To jest wynik pierwszego zapytania, gdzie wybieraliśmy sobie dany wiersz, tak? A tutaj mamy 12 razy powtórzony ten rekord. W tym momencie order quantity jest oczywiście dla niego jeden, tak? Powtarzamy. A akurat tutaj jest. Nie wybieramy tego order quantity. Po prostu wypełniamy jedynkę. Także w ten sposób możemy sobie powielać dane po to, żeby je gdzieś tam dalej w jakiś sposób przetworzyć, użyć. Okay. Coś, o czym wspominałem jeszcze na końcu. Możemy sobie zrobić coś takiego jak funkcję naszą tabelaryczną. To jest taki ciutkę szybszy sposób jeszcze na to, żeby wygenerować, bo teraz tak, jeżeli mamy tabelę,
to SQL Server musi tabelę sobie podnieść gdzieś z dysku albo z pamięci, tak? I dopiero z nią się zjoinować, coś z nią zrobić. W związku z tym niewiele, bo niewiele, a trochę nam to obciąża dysk. Tak? Natomiast możemy sobie wygenerować tego typu tabelę jakby poprzez CTE. Tu jest prosty sposób, tak? Pierwsze mamy union all na jedynkach tak naprawdę, no bo nie potrzebujemy mieć jeszcze tej wartości, tak? Potrzebujemy mieć 10 wierszy w tym momencie. To jest 10 razy union all powtórzona. W związku z tym to zapytanie generuje nam 10 wierszy. No i kolejne CTE tak naprawdę robi nam cross joina, tak? Mamy 10 razy 10, później mamy 10 tysięcy wierszy. I tak dalej. To jest tak naprawdę, to są jedynki cały czas. Tutaj dopiero wybieramy sobie row number, tak żeby nam ponumerował po prostu kolejne wiersze rosnące. No i znowu tam select null, tak. Możemy sobie taką... Go. Nie, go musisz dopisać po use. Tak, możemy sobie to po prostu, jeżeli to będzie nasza funkcja tabelaryczna, to tak naprawdę ona zostanie podczas wykonania rozwinięta tam, gdzie jej użyliśmy. Tak? W związku z tym nie będzie nam obciążała żadnymi jakimiś wywołaniami tego rzeczami. Po prostu zostanie to rozwinięte tam, gdzie ją użyjemy. Tutaj mam takie proste demko, które czyści nam cokolwiek i to jest, też jest po milionie, tak? Milion wierszy wygenerowanych przez cross join tabel, tak? I milion wierszy wygenerowanych przez nasz union, nasze CTE. No i to samo robione na funkcji, tak? Tą, którą przed chwilą stworzyliśmy. No tam chwilkę. Jestem ciekaw, jakby to działało z funkcją zrobioną w cele. Funkcja, która zwraca, albo nawet ma parametr, tak, ile ma zwrócić. To była wydajność gdzieś po środku chyba. Ja kiedyś widziałem taką tabelę porównawczą. Gdzieś tam z CTE to, nie CTE, tylko CLR, to gdzieś było po środku między tymi najgorszymi wynikami, a najlepszymi. CLR, o ile generować, pewnie będzie tak samo szybko, bo to też na procesorze się dzieje. W związku z tym tam nie ma jakiegoś jakiejś magii strasznej. O tyle przy mniejszych, jak potrzebujemy, nie wiem, 12 wierszy wrócić, to by się wykonywało dużo dłużej, bo samo wywołanie CTE zajmuje dłużej, wywołanie biblioteki, podniesienie jej, użycie i tak dalej, niż po prostu proste wygenerowanie na procesorze tak naprawdę, czy pobranie 12 wartości z tabeli. Ok, co mamy? No mamy skanowanie tabeli, tak? Jakiś tam jeden odczyt, 18 logicznych odczytów przy tabeli, tak? No to no niby nie jest dużo, no ale jeżeli mamy mocno obciążony podsystem dyskowy, no tutaj jakieś tam odwołania są, tak? Trochę pamięci nam też jednak zajmie. Natomiast widzimy, że użycie procesora jest najniższe. Tak? Nie, tutaj jeszcze funkcja została. Generalnie jest tak, że no, tutaj jeszcze mogło zejść na obsługę tabeli. Tak? Nie ma jakichś różnic specjalnych. Tak? Czy zrobimy tak, czy zrobimy tak? No tutaj mówię, tutaj mam jeszcze dodatkowe jakieś tam rzeczy typu obsługa tabeli, tak? Tutaj czy przez CTE, czy przez funkcję. Po dziwo zobaczcie, że funkcja troszkę szybciej się wykonała, ale to... Ale już pewnie jak skopiowany tam. Nie ma znaczenia tak naprawdę. No nie, nie. A tym sobie tym ustawiam? Funkcję stworzyłem, ale jej nie wykonywałem, tak? Ale to są jakieś takie naprawdę drobnostki, czyli czy użyjemy sobie tabeli, czy użyjemy sobie
CTE, czy użyjemy sobie funkcji tabelarycznej, to wydajność to nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. Czasami wygodniej mieć po prostu tabelę. Użyjemy sobie i tyle. Tak? Nie powinniśmy się. Okej. W takim razie jakieś pytanie? To z dęby było na tyle. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo w takim razie.